Film dokumentalny, Ula, tak. kończy się taką symboliczną sceną, właśnie z udziałem Jurka Kosińskiego. Wiesz, Jurek był częścią mojego życia. Yy, niezwykłą, wiesz, to było niebo i piekło, ale absolutnie niczego nie żałuję. On też mi pomógł w totalnej metamorfozie. Wydobył ze mnie kobiecość, seksapil, atrakcyjność. Zaczęłam zupełnie inaczej myśleć o sobie. Ja kiedyś skonfrontowałam w telewizji Michała Urpaniaka. Dlaczego ty mnie nigdy nie pochwaliłeś, że jestem atrakcyjna? On mówi, no jak to, przecież byłaś moją żoną. Wiadomo, że, je, że atrakcyjną mam żonę, zdolną, wybitną. No. A może Michał był o ciebie zazdrosny? W końcu to ty pierwszy dostałeś propozycję z Kolumbii, żeby <sum> nagrać <sum> płytę. Może. A to on pojechał do Ameryki, dobywasz <sum> Amerykę. <sum> tak? Ha! Teraz nareszcie doszłyśmy do sedna.